W dniu dzisiejszym eksploruję Panzerwerk 623. Już jestem w środku, w pozostałości kopuły pancernej. U góry jest krata, ponieważ znajduje się tuż przy samej ścieżce dla pieszych, to dlatego trzeba było to jakoś zabezpieczyć. Kopuła jest dość ciekawa, tutaj ma taką wnękę. I tutaj jest data produkcji, 1936 rok. I tutaj już jest wyjście do bunkra, który no niestety częściowo jest powysadzany, ale jest dość rozległy. Także przejdę się, zaprezentuję całość. Tu jest główny długi korytarz, najdłuższy w tym bunkrze. No i tutaj, no może tak, żeby było po kolei, to pokażę. Tutaj jest małe pomieszczenie. Tu jakieś rury. Tutaj znajdowała się druga kopułka pancerna, ale tylko został po niej taki otok, kawałeczek tego pancerza, podparty zresztą kołkiem, a nie wiem, może to nie podparty, tylko ten kołek tak wrzucony. No i to wszystko. I otwór. I teraz tak, pomieszczenia na prawo i na lewo. To po kolei będę przechodził, tutaj troszeczkę zalane. Tutaj jest główna płyta pancerna i ta boczna strzelnica broniąca dostępu do obu wejść. Wejście oczywiście z tymi zapadniami. Tam za tą pękniętą ścianą jest zbiornik. Zaraz pokażę ten zbiornik. Tutaj jakieś pomieszczenie z jakimiś maszynami. Widać fundamenty jakieś stały. Agregaty, może prądotwórcze. No i tutaj ten zbiornik. Co tam w środku? Nie ma nic. Pewnie to był zbiornik na paliwo dla maszyn. I tutaj mamy strzelnicę. Tu jest już wejście. Tędy się nie udało wejść. Tędy wchodziłem po tym kołku, no ale to zaraz. I tutaj jest jeszcze niespodzianka. Skoro jakiś wrogi żołnierz pokonał tą strzelnicę, tamtą, tam była też ta boczna, co pokazywałem, to jeszcze tutaj była jedna na wprost. Także system obrony był przygotowany naprawdę perfekcyjnie. Gdybym zajmował się szukaniem geokeszy, to z pewnością gdzieś tutaj bym jakiegoś geokesza znalazł. Wiem, że ludzie się w to bawią. Może uda mi się gdzieś w rurze
wypatrzeć, no bo sam gdybym miał chować, no to gdzie bym schował? Pewnie gdzieś do rury. Kamyczki. Ktoś się bawił w rzucanie kamykami. I tu jest drugie wyjście. Też jest. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj jeszcze jest taki pierścień. Tu była jeszcze jedna kopułka. Albo obserwacyjna, albo nie wiem, do czego ona mogła służyć. I też została palnikiem wycięta, tylko został kawałek. Reszta, podejrzewam, została zabrana na złom. Śliskie te kamienie. No i tu jeszcze takie pomieszczenia. Tu jakiś symbol 26 został. No i teraz wyjdę i pokażę. Pokażę te wejście. Wejście główne. No i proszę bardzo, tak wygląda ten obiekt B31. Tutaj też jakieś napisy, jakieś symbole. Tu jest ta boczna strzelnica, która pilnowała dostępu do tych dwóch wejść. No i tam jeszcze były w środku dodatkowe niespodzianki. No a tutaj pokażę od góry tą kratę. No tu jak widać jest ścieżka. No i tutaj dla bezpieczeństwa zakratowali, żeby nikt nie wpadł. No i jeszcze jest ta pozostałość po tej kopule pancernej. No ale to była potężna. Ten otwór to ma średnicę ze 4-5 metrów. Także tu musiała być naprawdę ogromna ta kopuła. No szkoda, że nic z niej nie zostało. To by było na tyle.